Po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio ochrzczono ją mianem Spider-Woman, a gdybym miał teraz wymienić jej wszystkie najważniejsze osiągnięcia, to z pewnością zajęłoby mi to znacznie więcej niż jej wejście na pionową 15-metrową ścianę. Aleksandra Mirosław jest gościem porannej audycji Radia Lublin. Józef Kufel, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszę się, że dotarłaś, bo od dłuższego czasu próbowaliśmy się umówić na tę rozmowę, ale były Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, w końcu zasłużony urlop, no i jesteś w Lublinie. Tak, co prawda przez kilka dni jakby w czasie od 12 sierpnia do 20 września w Lublinie byłam dosłownie 48 godzin. Teraz udało mi się wrócić na tydzień i dotarłam również tutaj. Jesteś z nami i za tobą kolejny fantastyczny sezon, bardzo udany. Chyba możemy powiedzieć, że w 100% plan zrealizowany, bo zwycięstwa w Pucharach Świata określone rekordami świata, no i Mistrzostwa Europy. Tak, to ciekawe, właśnie ostatnio otwierałam sobie swój zeszyt, w którym zawsze zapisuję cele na początek sezonu, właśnie żeby tak już trochę domknąć ten rozdział tego roku. No i rzeczywiście okazało się, że udało mi się zrealizować wszystkie cele, które postawiliśmy sobie razem z trenerem na początku 2022 roku. No i bardzo się cieszę, jakby ja jestem bardzo zadowolona, natomiast też wiem, co nie pracowało w tym sezonie, co jeszcze trzeba poprawić, na czym trzeba pracować, żeby w sezonie 23 nadal być na topie i sięgać po złote medale. To, że ten sezon będzie taki udany, chyba nie było tak do końca oczywiste. Sportowcy często mówią, że rok poolimpijski jest bardzo trudny, bo z jednej strony trudno zmobilizować organizm od strony fizycznej do wysiłku, a z drugiej strony też wiadomo, że no, mentalnie człowiek trochę po igrzyskach też, po tym takim celu najważniejszym dla każdego sportowca, potrzebuje oddechu. Z jednej strony tak, z drugiej strony jakby to, że ten sezon wyglądał tak, jak wyglądał, nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Jakby ja jeżdżę na zawody po to, żeby je wygrywać. I zawsze ja dokładnie z takim nastawieniem, oboje z trenerem, jakby zawsze do tego się przygotowujemy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, więc no zimę przepracowaliśmy solidnie, okres przygotowawczy przepracowaliśmy solidnie, co było właśnie widać na pierwszych Pucharach Świata w maju, no i potem na Mistrzostwach Europy w Monachium. No to tak, teraz usystematyzujmy. Rok temu w Tokio 6:84 pobicie rekordu świata, no a w tym roku najpierw w Seulu 6:64, potem w Salt Lake City 6:53 i wszyscy zastanawiają się, jak ty to robisz i gdzie są granice. Nie wiem, gdzie są granice, nie chcę sobie ich stawiać. Jak ja to robię? Wydaje mi się, że mam po prostu przede wszystkim dobrego trenera. Przede wszystkim bardzo jakby dobry, rozpisywany przez niego trening. No i wydaje mi się, że to jest kwestia, no nie wiem, że ten potencjał dopiero u mnie jest jakby odkrywany, bo też moja historia w tym sporcie wygląda trochę inaczej niż na przykład zawodników, którzy aktualnie zaczynają trenować. Ja bardzo długo czekałam na tę ścianę 15-metrową w Lublinie, bo ona pojawiła się dopiero w 2017 roku, a ja startuję w zawodach od 2009 roku i od wtedy też jest właśnie ta 15-metrowa ściana na zawodach i gdzieś tam przez te wiele, wiele lat, gdzie łączyłam też treningi z pracą, gdzie nie było zawsze łatwo, kolorowo i przyjemnie, doceniam bardziej to, co mam teraz. Teraz mam naprawdę bardzo komfortowe warunki i wydaje mi się, że to też są takie jakby trochę benefity, które z tego zbieram, że jakby z roku na rok jest coraz lepiej, w pewnym sensie jest coraz łatwiej, jeżeli chodzi o przygotowania, no i to procentuje właśnie takimi wynikami. Ale z drugiej strony jesteś też bardzo zahartowana przez te trudne doświadczenia. Tak, tak. I mi się wydaje, że właśnie dlatego to jest też to, co mówiłeś o igrzyskach, że wielu zawodników właśnie po igrzyskach potrzebuje takiego mentalnego odpoczynku i tak dalej. I wydaje mi się, że to, co działo się właśnie na przestrzeni lat tych 2009, nawet do teraz, to jest coś, co mnie hartowało i dzięki temu właśnie w momencie, kiedy w 2018 roku weszłam na ten szczyt wspinania sportowego kobiecego na czas, jestem w stanie się na nim utrzymać, bo jakby to nie jest łatwe i ze swojej perspektywy tych 4 lat, 4 sezonów. Wiem, że z roku na rok, ze startu na start w zasadzie jest coraz trudniej no tak naprawdę poukładać sobie w głowie kolejne rekordy, kolejne złote medale i trzeba naprawdę dobrze, dobrze do tego podejść. A wróćmy jeszcze do rekordów świata, bo w jednym z wywiadów powiedziałaś, że one niejako są pochodną twojej bardzo dobrej formy i takim
nie celem, ale środkiem do tego, żeby osiągać tytuły mistrzowskie. Rozumiem, że jakbyś miała, została postawiona przed takim wyborem, dożywotni rekord świata albo mistrzostwo olimpijskie, to nie byłby dla ciebie dylemat. Nie, jakby ja w tym sezonie właśnie dużo też o tym myślałam, bo to też był taki pierwszy sezon, gdzie rzeczywiście przez cały rok byłam rekordzistką świata. I na początku rzeczywiście bardzo mocno dałam się wkręcić w ten hype, który był na ten rekord świata. Natomiast w Monachium, właśnie przed mistrzostwami Europy, doznałam w pewnym sensie olśnienia i dotarło do mnie, że tak naprawdę to nie o te rekordy chodzi, bo te rekordy zmieniają się cały czas. Mogę go pobić w Monachium, a 2 czy 3 tygodnie później na Pucharze Świata, na którym nie startuję, pobije go Chinka, Indonezyjka albo ktokolwiek inny i nie mam na to wpływu, nic nie mogę z tym zrobić, a tytuły zostają mi do końca życia. No i też patrząc pod kątem właśnie Igrzysk Olimpijskich czy kwalifikacji olimpijskiej, ja dostanę kwalifikację olimpijską za zdobycie tytułu, a nie za czas, jaki osiągnę. Igrzyska olimpijskie to jest ten temat, który na pewno ciebie napędza. 2 lata mamy, z jednej strony bardzo dużo czasu, a z drugiej strony... Tak niewiele. Nie, chcę powiedzieć co innego, że w tym roku właśnie za to był fantastyczny start, rekordy świata i aż by się chciało, żeby to było już. Z jednej strony tak, ale ja z drugiej strony wiem, że jeszcze jest bardzo dużo pracy do wykonania przed tymi igrzyskami, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim tej właśnie psychicznej, tej mentalnej. I do tego właśnie się przygotowujemy. Jakby te złote sezony, te rekordy, te złote medale są właśnie po to, żeby mnie przygotować do walki o medale olimpijskie. Natomiast nim zacznę w ogóle walczyć o medale olimpijskie, to muszę się na te igrzyska zakwalifikować. Musimy pamiętać, że mamy tylko 2 miejsca z naszego kraju. Pierwsza taka szansa kwalifikacji będzie na Mistrzostwach Świata w Bernie i tak naprawdę wszystkie nasze... Tak, w przyszłym roku, w 2023 roku. I tak naprawdę wszystkie nasze myśli, siły i to, co robimy, jest skrupulatnie zaplanowane właśnie pod tym Mistrzostwem Świata w Bernie. Czyli teraz już wszystko, wszystkie siły, wszystkie ręce na pokład pod ten kierunek. Tak. No, a to ma znowu dać kwalifikację olimpijską. Tak, taki jest plan idealny. Ja też zawsze powtarzam i śmieję się, że nie ma planu B, jest tylko plan A i ja się tego jakby bardzo mocno trzymam. Wiem, że czasówki rządzą się swoimi prawami, jest to bardzo przewrotna konkurencja, natomiast właśnie dlatego też to, co wydarzyło się w finale w Monachium, czyli ten błąd, a mimo to pobiegłam 6 i moją 1. 6 z błędem w zasadzie i wygrałam całe Mistrzostwa Europy. To są właśnie biegi, których prawdopodobnie będę potrzebować w Bernie, bo tam stawka będzie wysoka i wiem, że te błędy mogą się przytrafić i musimy wypracować z trenerem taki zapas, żeby z takimi błędami biegać dużo szybciej. Co rekordzistka świata może poprawić? Wszystko. Zawsze jest pole do poprawy. Tak naprawdę my... Jesteś perfekcjonistką po prostu. Trochę się nauczyłam tego chyba z wiekiem, z czasem. Nigdy nie ma startu idealnego. Zawsze jest coś do poprawy i właśnie mi się daje, że w ten sposób zawodnik się rozwija i idzie do przodu właśnie. Dlatego odnotowuje postęp w konkurencjach, nawet w których jest najlepszy na świecie. Bo zawsze, już w pewnym momencie to chodzi o takie niuanse, o malutkie procenciki, czy nawet 0,5%, że tu zmienimy to, tamto, czy dodamy, czy to poszło nie tak, czy nie o tym, co trzeba, pomyślałam. I to są takie niuanse, które tak naprawdę w karierze juniorskiej nie mają żadnego znaczenia. Ale już w karierze seniorskiej, kiedy bijemy się o 10, niekiedy o setne, czy nawet 1000 sekundy, to już ma ogromne znaczenie. A trening mentalny? Jakiś też masz określony schemat właśnie przygotowania i pracy nad psychiką? Tak, jakby mam określony temat, znaczy określony jakby... Całą procedurę startową, czy to, co robię przed startem, nawet już na kilka dni czy tygodni przed startem, to jest jakby wszystko dopracowane. Natomiast jakby ja tą moją rutynę przedstartową dopracowywałam przez wiele lat samodzielnie. Też dzięki temu zainteresowałam się psychologią sportu, zaczęłam jakby interesować się innymi sportowcami, oglądać wiele wywiadów, czytać książki, biografie, autobiografie i dużo czerpać z nich. Jakby na co dzień, znaczy nie pracuję w ogóle z psychologiem, ponieważ nie czuję aktualnie takiej potrzeby. Natomiast być może kiedyś się to zmieni, tak jak u mnie się zmieniło to z dietetykiem. Wiele, wiele lat radziłam sobie z tym sama, natomiast doszliśmy z Mateuszem do pewnej ściany, gdzie żeby ją przejść, musieliśmy jednak zasięgnąć rady specjalisty. To jeszcze słowo o tym, co będzie się działo, też w kontekście tego, że trochę zmienił się przekrój, jeśli chodzi o... te zawodniczki, z którymi rywalizujesz, bo odpadła wieloletnia twoja rywalka, choćby francuska Anouk Joubert, z którą od juniorek rywalizowałeś, prawda? Nie ma teraz Rosjanek w stawce z powodu dyskwalifikacji Rosjan ze względu na agresję tego kraju na Ukrainę. Czy nie jest trochę tak, że można wpaść trochę w taką pułapkę
no nie ma tych, z którymi zawsze rywalizowałam i z kim ja mogę przegrać. Wiesz co, właśnie nie. I ja przez pierwszą część roku bardzo czekałam na pojawienie się Chińczyków w stawce, w rywalizacji. W pewnym sensie w Seulu zawiodły mnie Indonezyjki, bo ja bardzo czekałam na ich start też, po prostu szykowaliśmy się z Mateuszem, że będą biegać szóstki, będą super zawody, bo jakby ja najbardziej uważam, że najbardziej wartościowe jest zwycięstwo to, kiedy pojawiają się najlepsi. W Seulu czy w Salt Lake City byli bardzo dobrzy zawodnicy, ale mimo to brakowało tych Chin, brakowało Rosjan i ja czekałam na tych Chińczyków. Ja się tak bardzo ucieszyłam, jak Chinka w Chamonix pobiegła 200 gorzej od mojego rekordu świata, bo to jest właśnie takie coś, z czego czerpiesz motywację. Wiesz, że ktoś goni, ktoś jest bardzo blisko ciebie i wiesz, że z nim się spotkasz w przyszłym sezonie, prawdopodobnie na Mistrzostwach Świata. Ja już tego spotkania się nie mogę doczekać. A my spotkaliśmy się dzisiaj z Aleksandrą Mirosław, która jest gościem porannej audycji w Radiu Lublin. Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl, a także do naszych mediów społecznościowych. Ola Mirosław nadal z nami. Jesteśmy teraz w części internetowej. Ola, teraz trochę tak prywatnie bardziej zapytam, bo trudno nie oprzeć się wrażeniu, że potężny skok w twojej karierze to był ten moment, kiedy treningiem twoim też zajął się twój mąż Mateusz. Tak, ja z Mateuszem pracuję od 2014 roku, więc no, pracujemy ze sobą już 8 lat. Największe sukcesy zaczęły pojawiać się właśnie w 2018 roku, więc 4 lata później, natomiast my te 4 lata musieliśmy bardzo intensywnie przepracować, żeby właśnie teraz zbierać to, co zbieramy. I wielu ludzi właśnie patrząc na to z boku nie zauważa całej tej pracy, tylko widzi ten wycinek od 2018 do 2020 roku, a nie zna całej tej historii stojącą za tymi sukcesami. Natomiast rzeczywiście jakby to też dlatego zaczęłam współpracować z Mateuszem, czy zaczęliśmy pracować po prostu razem, bo nim Mateusz zaczął pracować ze mną, to nie był trenerem, tym bardziej nie był trenerem wspinania sportowego. Ponieważ on się tej właśnie, dyscypliny trochę tak, uczył od on siebie, on się prawda? Uczył ode mnie, a ja się uczyłam od niego, więc jakby oboje się w tej kwestii uzupełnialiśmy. Natomiast to właśnie był taki moment, kiedy w 2014 roku miałam ogromną stagnację w mojej karierze sportowej i chciałam coś zmienić, no bo wiedziałam, że to jest wóz albo przewóz. Jakby trochę postawiłam wszystko na jedną kartę, no bo zaczęłam pracować ze sobą, która się w pewnym sensie na tym nie znała, czego dopiero się uczyła. Natomiast jakby, tak jak widać teraz, Mateusz jest, no, nie boję się użyć tego stwierdzenia, jednym z najlepszych trenerów na świecie, jeżeli chodzi o wspinanie na czas. A jak to wygląda między wami? Bo wiadomo, w małżeństwie też są różne chwile i no, pewnie bywają i tarcia, i jakieś tam sprzeczki, a potem trzeba pójść na halę i posłuchać tego, co mówi trener. Tylko się uczysz z czasem chyba, wiesz? Też wydaje mi się, że z wiekiem przychodzi pewna mądrość i zaczynasz odróżniać te dwie role. Natomiast też to nie jest tak, że da się zamknąć salę treningową i do domu nie wnosić treningów, wspinania i wszystkiego, co jest wokół tego, bo tak się nie da. Natomiast nauczyliśmy sobie z tym radzić i to są tak naprawdę takie proste hasła czy zdania, klucz, że ja już wyszedłem z pracy albo ja już na dzisiaj skończyłem i jakby wtedy nie ma tematu wspinania. Jakby to są takie dla nas sygnały, że nie chcemy na ten temat rozmawiać, chcemy jakby odpocząć, oderwać się od tego. Natomiast z drugiej strony patrząc, też jest to nasza największa siła, bo jestem jedną z nielicznych zawodniczek, które mają ten przywilej, że w strefie izolacji na Igrzyskach Olimpijskich miały tak naprawdę najbliższą sobie osobę. Osoba, która zna mnie najlepiej na świecie i która po prostu patrząc czasami na mnie, wie co się dzieje, a już nic nie muszę tłumaczyć. Po prostu nic nie muszę mówić, a on doskonale wie jak ma się zachować, co ma zrobić, co ma powiedzieć, bo po prostu zna mnie na wylot. Ola, pojawienie się na pewno na Igrzyskach Olimpijskich wspinaczki sportowej jest takim potężnym kołem zamachowym dla całej dyscypliny. No, ty też jesteś jako rekordzistka świata, mistrzyni świata taką ambasadorką tej dyscypliny sportu. Czy obserwujesz rosnące zainteresowanie dyscypliną? Czy to się przekłada tutaj na konkretną liczbę dzieci, które przychodzą na trening, które szukają tej inspiracji też w tobie? Wiesz co, ciężko mi przytoczyć konkretną liczbę, natomiast wiem też, że w klubie, do którego należy, do KW Kotłownia we wrześniu, w tamtym roku po igrzyskach, bardzo szybko sekcje sportowe się zapełniły, sekcje rekreacyjne się zapełniły, zwłaszcza dziecięce. Też z tego, co rozmawiałam z różnymi właścicielami ścian w Polsce, na brak klientów nie narzekają i ludzi uprawiających rekreacyjnie sport, dzieciaków uprawiających rekreacyjnie sport, jakim jest wspinanie, jest coraz więcej. Z roku na rok mam nadzieję, że będzie ich przybywać. No i też jest taka moja druga poboczna misja obok tych sportowych aspiracji, obok tych sportowych celów, to właśnie inspirować te dzieciaki do ruchu i pokazywać im, że
ruszanie się jest fajne, że wspinanie jest fajnym sportem i że może być po prostu ciekawe i mogą czerpać z tego bardzo dużo benefitów. Czyli możemy liczyć, że po tobie będą też następcy. Ja mam taką nadzieję, natomiast to niestety, to nie zależy tylko ode mnie, a od całego systemu szkolenia młodzieży w sporcie wspinaczkowym. No i tutaj mi się wydaje, że dopiero ten system szkolenia też jest stworzony, jako że jesteśmy na igrzyskach bardzo krótko, więc ta cała machina dopiero się uruchamia i ta transformacja trwa. Widać to w innych krajach, na przykład w Chinach, czy w Indonezji, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych, że te kraje mają ogromny potencjał, zwłaszcza Chiny i Stany Zjednoczone zainwestowały bardzo dużo pieniędzy i to na pewno w perspektywie czasu zacznie im przynosić bardzo duże zyski. Zresztą tak jak widać to w innych sportach olimpijskich, że jednak te Stany Zjednoczone czy Chiny są poważnymi rywalami. No i my musimy sobie z nimi radzić. To na koniec, gdzie tutaj w Lublinie ci, którzy inspirują się Olą Mirosław, którym spodobało się, jak szybko wspinasz się po tej 15-metrowej ścianie, mogą pójść i gdzie właśnie szukać pomocy, czy takiej zajawki na początek? Znaczy, no ja nie mogę polecić innego miejsca niż Centrum Spinaczkowe Kotłowia przy ulicy Cisowej 11. Zresztą można mnie tam nawet czasami spotkać, jak ktoś ma szczęście, akurat wpadnę do klubu coś zabrać, odebrać, albo po prostu się wspinać, bo też mi się zdarza. I myślę, że to jest fajne miejsce, jest dużo sekcji dla dzieciaków, nawet dla 4-5-letnich, są zajęcia indywidualne. Kiedy można zaczynać, tak? Zawsze. W sensie jakby 4-5 lat to jest taki fajny moment, gdzie dzieciaki zaczynają w ogóle się uczyć ruchu, zaczynają jakby wyrabiać takie nawyki, że aktywność fizyczna jest fajna i te zajęcia są tak naprawdę, to jest więcej zabawy niż wspinania. Są to zajęcia ruchowe, ale też nieraz je widziałam, jak są prowadzone i naprawdę szczerze polecam, bo dzieciaki świetnie się bawią, więc wydaje mi się, że 4 lata to jest taki najwcześniejszy wiek, żeby gdzieś tam zaczynać się interesować tym sportem. Natomiast potem w kontekście zawodniczym jest to ciężko stwierdzić. Ja zaczęłam się wspinać w wieku 13 lat. A pierwsze sukcesy przyszły w wieku 15 lat, tylko że to też trzeba pamiętać, że wspinanie sportowe wtedy było na zupełnie innym poziomie niż jest teraz. Ta specjalizacja przychodziła później niż przychodzi teraz. Natomiast tak jak mówię, no wspinanie jest fajne, zwłaszcza dla dzieciaków rozwojowo, koordynacyjnie, pod każdym względem. No i rzeczywiście na Cisowej od czasu do czasu Olę Mirosław można spotkać. Bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu. Aleksandra Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata, mistrzyni Europy, rekordzistka świata, była gościem Radia Lublin. Powodzenia. Nie, dziękuję.